Włodzimierz Cimoszewicz, były premier. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, kłaniam się. Ja tylko przypomnę naszym widzom, że to, co widzą, to jest transmisja z Placu Piłsudskiego, gdzie trwa uroczystość, w której to Jarosław Kaczyński i delegacja rządowa, dołączył też Antoni Macierewicz, składają kwiaty, złożyli już kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wieńce zostaną złożone też przed będącym tuż obok pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Panie premierze, jak pan wspomina 10 kwietnia 2010 roku? Z jednej strony oczywiście, podobnie jak ogromna większość z nas, jako moment szoku, ogromnego zaskoczenia i wielkiego bólu, dlatego że niezależnie od tego, kto znajdował się w tej grupie 96 osób, to było wydarzenie dramatyczne, tragiczne, bardzo, bardzo bolesne. I to był najpierw moment i głębokiego współczucia, i swoistego skupienia narodowego, tak jak to już się zdarzało w paru tragicznych chwilach naszej współczesnej historii. Później mieliśmy pewien czas rywalizacji politycznej, dosyć stłumionej, myślę tutaj o tym wszystkim, co poprzedzało niezbędne wtedy przyspieszone wybory prezydenckie. No a później niestety wszystko to zostało, cały ten potencjał społeczny, możliwego porozumienia, możliwej współpracy, wszystko to zostało zmarnotrawione, zniszczone. Całkowicie świadomie przez ideologię kłamstwa oświęcimskiego, na której PiS budował swoją pozycję polityczną. Kłamstwa smoleńskiego chyba, bo powiedział, tak, pan, smoleńskiego. Bo powiedział pan, panie premierze, oświęcimskiego, przejęzyczenie. Smoleńskiego, przepraszam bardzo, oczywiście. Panie premierze, czy gdyby nie ta katastrofa, dzisiejsza polska polityka wyglądałaby inaczej, nie byłoby tak głębokich podziałów, tak tych wojen plemiennych, nie byłoby tak wiele? No być może nie, chociaż w polskiej polityce od momentu, kiedy osiągnęliśmy takie główne cele zdefiniowane na początku lat 90., kiedy przystąpiliśmy do NATO, kiedy przyjęliśmy konstytucję, konflikty wewnętrzne stawały się coraz bardziej radykalne, takie biało-czarne, podział dychotomiczny społeczeństwa. I chociaż pewnie każdemu można odrobinę winy, jakąś część winy przypisać, to w moim przekonaniu środowisko polskiej prawicy, głównie to skupione wokół najpierw braci Kaczyńskich, później Jarosława Kaczyńskiego, ponosi zasadniczą część odpowiedzialności za to, że tak bardzo wiele z tego imponującego dorobku polskiej transformacji zostało zmarnowanego. Ale kłamstwo smoleńskie było wydarzeniem szczególnym, ponieważ ono tworzyło coś w rodzaju mitu założycielskiego nowego projektu politycznego, a relacje między politykami a ich zwolennikami nabierały charakteru prawie że wyznania religijnego, a nie racjonalnego podejścia, nie racjonalnego rozumowania. I to oczywiście doprowadziło do bardzo głębokich podziałów, które idą przez całe społeczeństwo i jego części, także przez rodziny, przez kręgi znajomych. To jest jedno z najbardziej dramatycznych dziedzictw obecnego okresu politycznego w naszym kraju. To będzie długotrwało i będzie niosło za sobą, pociągało za sobą bardzo poważne, negatywne konsekwencje. Panie premierze, zamierza pan wziąć udział w majowych wyborach, bez względu na to, czy one się odbędą korespondencyjnie, czy też jednak będą lokale wyborcze? Proszę pana, niezależnie od tego, co się myśli, ja jestem głęboko przekonany, że tych wyborów, czy co się mówi publicznie, ja jestem głęboko przekonany, że tych wyborów nie będzie. Po pierwsze, ich forma jest cały czas nierozstrzygnięta. W polskim prawie nie ma powszechnych wyborów korespondencyjnych, a czy ustawa przepychana w tej chwili przez PiS stanie się prawem, o tym przekonamy się wtedy, gdy stanowisko Senatu, zapewne negatywne, będzie rozpatrywane przez Sejm, w nieco innej sytuacji niż w tej chwili, gdy rozmawiamy, bo za miesiąc wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zakres epidemii w Polsce będzie znacznie większy i w tych okolicznościach między innymi pan Gowin i jego posłowie będą musieli podjąć decyzję, jak się odnoszą do stanowiska Senatu. Ustawa może więc nie przejść i nie będzie korespondencyjnych wyborów, a tradycyjne nie będą się mogły odbyć, bo nie są powoływane komisje wyborcze. Jeżeli jednak ta ustawa byłaby przyjęta ostatecznie,
No to wystarczy, bo pan w poprzedniej rozmowie powiedział, że dzisiaj wszystko zależy od Jarosława Kaczyńskiego. Ja sobie tak pomyślałem, no niekoniecznie. Wystarczy, żeby listonosze doszli do wniosku, że za pana Dudę i pana Kaczyńskiego nie mają sami zamiaru umierać czy chorować, ani narażać na to swoich rodzin. Już się okaże, że nie wszystko zależy od pana Kaczyńskiego. Więc ja jestem przekonany, że tych wyborów nie będzie. No ale gdybym nie miał racji i one jednak by zostały przeprowadzone, to ja oczywiście w tym nie wezmę udziału. Z powodów prawnych to jest niekonstytucyjne, to jest bezprawie i te wybory nie będą wyborami. To będzie jakieś głosowanie, ale bez zachowania tajności, bezpośredniości i powszechności. To jest niemoralne, dlatego że to będzie przeprowadzane z narażeniem życia setek czy może tysięcy ludzi i przyzwoity człowiek nie powinien wziąć w tym udziału. Jak pan ocenia te rządowe programy nazywane tarczą antykryzysową? Czy to są rozwiązania, które idą w dobrym kierunku, w które mogą zapobiec albo złagodzić skutki kryzysu gospodarczego? Generalnie tak, chociaż w przypadku tej pierwszej odsłony, pierwszej tarczy antykryzysowej, znacznie więcej było w tym propagandy i retoryki niż substancji. W tym drugim już jest trochę lepiej, chociaż o czym mówił m.in. pan Bartoszewski, sposób wprowadzania tych rozwiązań tak na chybcika, na kolanie, bez możliwości jakiegokolwiek zastanowienia się i bez słuchania rozsądnych propozycji opozycji. Ja słuchałem debaty w Senacie, tam padało bardzo wiele rozsądnych argumentów i rozsądnych propozycji. To budzi zastrzeżenia. Wreszcie trzeba byłoby się zastanowić, jak te polskie działania połączyć z działaniami podejmowanymi na wielką w tej chwili skalę w ramach Unii Europejskiej. Właśnie wczoraj Rada Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie mechanizmów o wartości 500 miliardów euro, 2 bilionów złotych, przeszło 2 bilionów złotych, a więc na skalę mniej więcej 10-krotnie większą od tego, co my w Polsce uruchamiamy. No ale można odnieść wrażenie, że polski rząd dystansuje się od Unii Europejskiej, krytykuje, bez przerwy padają jakieś zarzuty, że nic od Unii Europejskiej nie dostaliśmy w związku z koronawirusem, że w ogóle nam Unia Europejska nie pomaga i tak dalej, i tak dalej. To raczej nie ułatwi negocjacji w kwestii podziału ewentualnych dodatkowych środków finansowych. Po pierwsze, to były oczywiście kłamstwa w momencie, kiedy były wypowiadane. Po drugie, Unia może pomóc na tyle, na ile ma i kompetencji, i środków przekazanych przez państwa członkowskie. Po trzecie, w tej chwili już ta retoryka chyba przycichła, chociaż nie chwalą Unii Europejskiej, to przynajmniej nie atakują. Ale pojawiają się nam kolejne problemy w relacjach, no między innymi stosunek do ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej. To wszystko, w moim przekonaniu, będzie osłabiało pozycję negocjacyjną Polski, wtedy gdy będzie mowa o szczegółowym sposobie wykorzystania środków, o których wspomniałem, tych ogromnych środków, ale także wtedy, gdy w tym roku będą zapadały decyzje dotyczące przyszłej perspektywy finansowej. Te decyzje i tak miały być trudne, a w tej chwili będą niezwykle trudne, dlatego że trzeba przebudować ten budżet w związku z konsekwencjami pandemii. I tutaj pozycja negocjacyjna państw, poszczególnych państw będzie miała kolosalne znaczenie. Jeśli polski rząd, polskie władze zdecydują się nie zastosować do tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zawieszenia jej działania, to jakie mogą być dla nas konsekwencje? I nie mam tutaj na myśli tych kar finansowych, o których się mówi, tylko o konsekwencje polityczne, dyplomatyczne. No właśnie, te kary finansowe, chociaż mogą być dotkliwe, to jakby margines tego, co się może wydarzyć. Po pierwsze, Polska jako pierwszy kraj członkowski w historii Unii Europejskiej odrzuci wiążące stanowisko Trybunału Sprawiedliwości. Ja przepraszam, panie premierze, tylko powiem, że właśnie Jarosław Kaczyński składa wieńce przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Widzimy to właśnie w tym momencie. Przepraszam bardzo, proszę. Tak, tak, ja rozumiem. Ja myślę, że może przez 2 sekundy pomilczymy. Tak, no więc Polska będzie pierwszym krajem, który nie wykona wiążącego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, a tym samym podważy fundamentalne zobowiązania członkowskie. Co prawda nie tylko dlatego, że Traktat Europejski o Unii Europejskiej nie przewiduje możliwości wyrzucenia państwa, ale tego typu decyzja zawsze byłaby trudna. Polska nie zostanie wyrzucona,
ale uznana zostanie za państwo niespełniające zobowiązań członkowskich i jako taka będzie traktowana. W związku z tym my będziemy ponosili konsekwencje polityczne w postaci izolacji politycznej, ale także poniesiemy, w moim przekonaniu, ogromne, bardzo bolesne konsekwencje finansowe, właśnie nie w postaci kar, tylko w postaci znacznie słabszego przydziału środków europejskich w ramach budżetów, także tych wieloletnich. Jakie ma pan rady dla liderów opozycji? Bo ja odnoszę trochę wrażenie, rozumiem trudność, w jakiej się znaleźli. Znaczy epidemia, to nie jest dobry okres, aby prowadzić ostrą polityczną walkę z rządem, który zarządza sytuacją kryzysową. Ale mam wrażenie, że trochę są zagubieni liderzy opozycji. Czy pan ma dla nich jakieś rady? No, po pierwsze, powinni ze sobą cały czas rozmawiać, powinni być w bliskim kontakcie i powinni starać się koordynować swoje inicjatywy, wygłaszane podstawowe jakieś tezy i tak dalej. Po drugie, to oczywiście nie jest czas na ostrą walkę polityczną z rządem. Mimo że ten rząd zasługuje na ogromną krytykę, to raczej należy mu pomagać niż przeszkadzać. Po trzecie jednak, warunki tej pomocy czy warunki stanowiska opozycji powinny być jasne i twarde. I należy oczekiwać się rządu, domagać się od rządu tego, aby przynajmniej szanował ludzkie życie i ludzkie zdrowie i nie robił niczego, co temu wszystkiemu może szkodzić. Po drugie, żeby postępował w zgodzie z prawem i w zgodzie z konstytucją. W tej chwili szereg ograniczeń nakładanych na obywateli nie ma podstawy prawnej, a często nie ma także sensu. I wreszcie, gdy chodzi o ten kalendarz polityczny, kalendarz wyborczy, opozycja powinna w moim przekonaniu bardzo jasno powiedzieć, że jeżeli PiS i rząd i prezydent będą konsekwentnie zmierzali do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju, to tuż przed tymi wyborami, kiedy już będą one przesądzone, kandydaci opozycji wycofają się, a opozycja wezwie do bojkotu całe społeczeństwo. Wierzy pan, że to jest możliwe? Mówię o tym wspólnym wycofaniu się kandydatów opozycyjnych. Proszę pana, oczywiście, że jest możliwe. Natomiast czy się tak stanie? No cóż, tutaj będą politycy opozycji, przywódcy opozycji także zdawali egzamin ze swojej dojrzałości politycznej, ze swojego poczucia odpowiedzialności, nie tylko w słowach wypowiadanych, ale także w działaniach, w czynach. Dlatego, że jeżeli PiS jednak będzie parł konsekwentnie do wyborów, to należy zrobić absolutnie wszystko, żeby podkreślić, że nie są to autentyczne, demokratyczne wybory, że po prostu jest to wewnątrzpartyjne przedsięwzięcie. Wczoraj udzielił pan wywiadu, w którym powiedział, że ja skrócę pana myśl, że no Andrzej Duda może skończyć jak były prezydent Ukrainy Janukowycz, przepędzony przez obywateli. Ta pańska wypowiedź spotkała się z oburzeniem oczywiście polityków PiSu. Nie za bardzo, nie za ostro. Wie pan, ja chciałem, właśnie ten skrót sprawia, że może łatwo dojść do nieporozumienia. Ja chciałem podkreślić to, że parcie do wyborów w okresie epidemii bardzo groźnej i wręcz śmiertelnej często choroby jest odrażającą prowokacją. I stawką w tej prowokacji już nie są tylko emocje, ale także ludzkie życie. I że to jest przekroczenie nieprzekraczalnej dla polityków granicy. To jest właśnie troszkę tak, jak zachowanie Janukowycza wtedy, kiedy na Majdanie padali zabici. W pewnym momencie w nastrojach społecznych coś może pęknąć. Ta struna zostanie zerwana. Ta struna, która utrzymuje społeczeństwo w jakimś stanie spójności. I może dojść do radykalizacji protestu. To chciałem powiedzieć. Jestem głęboko przekonany, że PiS napina tę strunę cierpliwości społecznej do granic wytrzymałości, że zaraz to może pęknąć. Bardzo dziękuję. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, był naszym gościem. Dużo zdrowia, panie premierze, i odporności. Dziękuję. Oczywiście. Dziękuję.